Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami. A z nami dzisiaj Magdalena Majka, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Dzień dobry, witam pani prezydent. Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani prezydent jest odpowiedzialna w mieście również za sprawy, no przede wszystkim edukacji. Zaczniemy od tych spraw, może na początku właśnie od ogólnopolskich, bo troszeczkę gdzieś ta dyskusja nam się przewija. Lektury, pani prezydent. Ostatnio też robiliśmy taki materiał, w którym wspomnieliśmy o tak zwanych prekonsultacjach, które zakończyły się 19 lutego, ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dotyczyły one proponowanych zmian w wykazie lektur obowiązkowych, nieobowiązkowych. Trochę dyskusji się przetacza przez Polskę, również przez Nowy Sącz. Co pani na ten temat sądzi? Ta dyskusja przetacza się bardzo takim gwałtownym, bym powiedziała nawet, trybem. Może tak, już w tym pytaniu, które pan redaktor zadał, troszeczkę pobrzmiewa to, przeciwko czemu ja troszkę walczę, bo prekonsultacje ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie dotyczyły wcale listy lektur. To właśnie, czym one są? Prekonsultacje naprawdę dotyczyły wszystkich zmian w podstawie programowej, które Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza wprowadzić w najbliższym czasie. I co bardzo ważne, to słowo pre tutaj jest kluczowe, bo prekonsultacje oznaczają, że to są tak naprawdę pierwsze pytania, które są zadawane do bardzo szerokiego grona osób, bo udział w prekonsultacjach mogli wziąć tak naprawdę wszyscy. Rodzice, eksperci, każdy, kto uważa, że ma coś do powiedzenia w zakresie danego tematu, nie tylko w kwestii listy lektur, bo przecież prekonsultacje dotyczyły wszystkich przedmiotów, w których mają te zmiany być wprowadzane. Dopiero po zebraniu tych wszystkich uwag, ministerstwo obiecuje, że będą one przepracowane. W kwietniu ma pojawić się ten właściwy projekt zmian, więc bardzo możliwe, że to, co jest proponowane teraz, jeszcze ulegnie zmianie. I dopiero wtedy te zmiany zostaną przekazane już do tych właściwych konsultacji wymaganych ustawowo. Może to też budzi emocje w związku z tym, że te tytuły, które my słyszymy, znamy od dzieciństwa, od lat. Każdy z nas, pani pewnie też, prawda? Tak, oczywiście te tytuły lektur, które miałyby zniknąć z listy lektur, czy to obowiązkowych, czy uzupełniających. Oczywiście, że budzą emocje. Ja tak może trochę żartobliwie powiem pomysł usunięcia powrotu taty. Znaczy nie powiem, że budzi jakiś mój sprzeciw, tylko wzbudza też moje emocje, bo pamiętam, jak tego utworu uczyła mnie, czy właściwie opowiadała mi o nim moja babcia. I specjalnie mówię opowiadała, bo miała na tyle wyczucia pedagogicznego, że najpierw opowiedziała mi historię, która w tym utworze się znajduje, a dopiero potem deklamowała mi ten wiersz, tak żebym mogła go zrozumieć. Bardzo go polubiłam, do tego stopnia, że kiedy się zdarzało, że któryś z rodziców dłużej gdzieś zabawiwszy w pracę nie wracało do domu, to w żartach mówiliśmy, tato nie wraca, ranki i wieczory we łzach go czekam i trwodzę. I pani prezydent zna pięknie te cytaty, prawda? A dzisiejsza młodzież chyba nie? Tak. Nie znam te cytaty, ale znam je dlatego, że ja troszeczkę nimi nasiąkałam również w dzieciństwie. Natomiast przeskakując do współczesnej młodzieży, do dzieci obecnie uczących się w szkołach, ja myślę, że tak naprawdę troszeczkę zapominamy, po co ta szkoła jest, jeżeli chodzi o listę lektur. Zapominamy o tym, że nie chodzi o to, żeby dzieciom wtłoczyć do głowy znajomość pewnego kanonu, który jakieś grono ekspertów uzna za właściwy. Tylko chodzi o to, żeby obudzić w nich miłość do czytania, żeby oni naprawdę chcieli te książki, tą poezję, te lektury czytać. Nie osiągniemy tego, dając im do czytania teksty archaiczne, teksty, które ich po prostu nie interesują. I w ten sposób zrobimy największą krzywdę literaturze narodowej, jeżeli zamordujemy w dzieciach, w młodzieży chęć do czytania lektur, do czytania literatury, czy to narodowej, naszej polskiej, czy ogólnoświatowej. Więc myślę, że ten kierunek zmian naprawdę nie jest zły, choć nie wszystko mi się w nim podoba. No właśnie, bo są też nieobowiązkowe lektury dziedzictwa na Pawła II, jest tam pomijane, to może budzić kontrowersje. Tu też, muszę przyznać, że budzi to mój wewnętrzny sprzeciw, zwłaszcza dlatego, że te dzieła Jana Pawła II znajdowały się w kanonie lektur uzupełniających, o ile dobrze pamiętam, bo też nie jestem nauczycielem języka polskiego, ale o ile kojarzę, to one zostały wykreślone z listy lektur uzupełniających, czyli tych, z których nauczyciel czerpie jak gdyby dowolnie. Więc jeżeli to ma być lista lektur, z których nauczyciel sam, znając grupę młodzieży, z którą pracuje, mając jakiś własny profil też nauczania, wybiera dodatkowe lektury, to czemu je usuwać? Jeżeli eksperci uznają, że powinny tam się znaleźć dzieła inne, bardziej współczesne, o innym kierunku światopoglądowym, czemu nie? Ale
po co wykreślać to, co przecież jest dobre. Czyli niewykluczone, że po tych konsultacjach wcale tak nie będzie, że te dzieła zostaną wykluczone, szczerze prawda? Szczerze mówiąc, mam bardzo dużą nadzieję, że tak jak to obiecywało Ministerstwo Edukacji Narodowej, po uwzględnieniu tych uwag, a jestem przekonana, że ich na pewno wpłynęło bardzo dużo, takie zmiany niekoniecznie będziemy na tej liście lektur obserwować. Pani prezydent, jeszcze tak szybciutko te sprawy ogólnopolskie, bo rozmawialiśmy, kiedyś pani u nas była o laptopach. Tu jeszcze nasuwa mi się ten ostatnio też problem, kwestia religii w szkołach, czy średniej z religii. No ten rok może wyglądać jednak inaczej, ten nowy rok szkolny, który nadejdzie w tym roku kalendarzowym. Tak. Jak pani to przewiduje? Tak, no my oczywiście jako... My, kiedy mówimy, myślę na myśli Urząd Miasta, organ prowadzący dla szkół publicznych, my czekamy na konkretne akty prawne, czekamy na rozporządzenia, które tak naprawdę powiedzą nam, co konkretnie będzie się działo w szkołach. Oczywiście czekają na nie również nauczyciele. Co do tych kwestii, o których wspomniał pan redaktor, kwestia uwzględnienia średniej z religii na świadectwie, no jest to temat trudny, dlatego że wiemy o tym, że liczba uczniów, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, no nie da się jej nie zauważyć. Wzrasta nawet, prawda? Ona wzrasta. No więc teraz, jeżeli ta ocena z religii u nich się nie pojawia, oni nie mają jak gdyby możliwości, no powiedzmy to szczerze, troszeczkę poprawiania tej średniej, bo bardzo często zdarza się, że uczniowie, którzy chodzą na religię, uczęszczają na nią z entuzjazmem, katecheci, którzy tej religii uczą, mają z nimi dobry kontakt i te oceny z religii często są dobrymi ocenami, wysokimi ocenami. Etyka? Były dawniej takie przedmioty jak etyka. Proszę mi przypomnieć, czy są teraz, bo dawno w szkole nie byłem. Tak, ale nie jest to przedmiot obowiązkowy. Mhm. Więc, może połączenie tego byłoby rozwiązaniem? Być może tak, ale to by oznaczało, że jeżeli chcielibyśmy mówić o równych szansach, wówczas wszyscy uczniowie musieliby obowiązkowo ten przedmiot etyka realizować. A to jest ogromne wyzwanie, przed którym nawet poprzedni pan minister edukacji narodowej, Przemysław Czarnek, ostatecznie ustąpił. Były takie zapowiedzi, takie nawet groźnie brzmiące, powiedziałabym, bo rzeczywiście z punktu widzenia organizacyjnego doprowadzenie do tego, żeby w każdej szkole każdy uczeń, który nie uczęszcza na etykę, mógł korzystać z lekcji etyki, to po prostu była ogromna ilość trudności związanych z zatrudnieniem nauczycieli, którzy by tej etyki uczyli, ze zorganizowaniem tych lekcji, z ogromną ilością też kosztów z tym związanych. Więc etyka nie jest przedmiotem obowiązkowym, w związku z czym ci uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię i nie uczęszczają na etykę, tak naprawdę nie mają możliwości uzyskania tej dodatkowej oceny na świadectwie. Znowu, to jest problem światopoglądowy i ponieważ występuję dzisiaj jako przedstawiciel organu prowadzącego, nie chciałabym się do końca na ten temat wypowiadać, bo tak naprawdę, jak to zwykle w Polsce w kwestiach światopoglądowych i politycznych, ilu Polaków tyle opinii. I znowu, myślę, że również to zagadnienie będzie szeroko konsultowane. To, co mi się najbardziej podoba w kierunku działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym momencie, to właśnie ta duża, duża otwartość. Te prekonsultacje, które miały pokazać, że ministerstwo jest otwarte na wysłuchanie opinii. Oczywiście spowodowało, jak można się było spodziewać, również falę krytyki. Ale poczekajmy na następne. No na pewno te najbliższe miesiące będą ciekawe w tej kwestii. Będziemy to wszystko obserwować. Zdecydowanie. Przejdźmy natomiast do spraw tych miejskich, bo trwa KWAK, prawda? Proszę tym, którzy jeszcze nie wiedzą, wyjaśnić ten skrót. Tak, KWAK to nie tylko onomatopeja, to nie tylko wyraz dźwięko naśladowczy, naśladujący zwierzątko, czyli przesympatyczną kaczuszkę. To również skrót od nazwy Konfrontacje Wielbicieli Amatorskiej Kultury. I nazwisko, ponieważ te konfrontacje odbywają się pod patronatem, czy też są imienia Wojciecha Kaczora, nieżyjącego już, wybitnego aktora teatru robotniczego w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Już po raz drugi organizowana jest ta inicjatywa. To wydarzenie, te konfrontacje wzięły się z takiego pomysłu, że jest w Polsce sporo amatorskich teatrów, które proponują swoim odbiorcom sztukę po pierwsze na bardzo wysokim, dobrym poziomie artystycznym, a z drugiej strony sztukę taką bardzo blisko odbiorcy, zwłaszcza w tych miejscowościach, troszeczkę mniejszych od wielkich centrów kulturalnych, gdzie dostęp do teatru jest po prostu trudniejszy.
No i z tego pomysłu, żeby pokazać to, co jest naprawdę dobre. Też drugi sezon chyba Kwaka, prawda? Tak, drugi. Tak. Odbywa się Kwak. On trwa w Nowym Sączu już od początku lutego, ale jeszcze całkiem sporo rzeczy przed nami, bo na przykład dzisiaj zapraszamy, MOK zaprasza na bardzo ciekawy spektakl, mam nadzieję, że nie pomylę tytułu, Psychoterapolityka. A więc nie dla wszystkich, którzy chcieliby coś współczesnego, którzy chcieliby jakiś komentarz do tego, co dzieje się na scenie politycznej, na pewno bardzo ciekawy spektakl. Ale nie wiadomo, czy będziemy zdrowsi wychodząc z Nie tego, wiadomo, tego nie mogę obiecać, nie znam tego spektaklu, choć tytuł wielce intrygujący. W najbliższą sobotę przeciekawy, intrygujący, niesamowity spektakl naszego Teatru Robotniczego pod tytułem Wielki Buzzgrow. Jestem wielką fanką tego spektaklu. Naprawdę uważam, że każdy dorosły mężczyzna, który nie pamięta, kiedy ostatni raz zadzwonił do swojej mamy albo ją odwiedził, obowiązkowo powinien ten spektakl obejrzeć. Ale też przed nami przepiękne dwa kostiumowe spektakle, bo Zemsta i Chory z urojenia, to w kolejnym tygodniu. Więc naprawdę jest co robić. Ceny są bardzo przystępne, ceny biletów na te wydarzenia. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich nowosądeczan, tych, którzy jeszcze nie widzieli tych spektakli, bo one się cieszą wielkim powodzeniem i już wiele osób je zna. Ale myślę, że wciąż dla wielu będzie to atrakcja. Ja akurat staram się często dzwonić, ale może pójdę na Buzzgrow. Zapraszam. Wielki Buzzgrow dla dorosłych. Naprawdę niesamowite, bardzo ciekawe, bardzo takie innowacyjne przedstawienie. Mhm. Tymczasem nie mamy jeszcze wiosny, a już mówimy o jesieni, o sądeckiej jesieni kulturalnej. W tym roku, przełom oczywiście września-października, będzie łącznie tych powtórek, spektakli, innych zdarzeń, koncertów, ponad 40 nawet. I tak. Pojawia się wiele mocnych nazwisk, ale też gdzieś tam w przestrzeni naszej lokalnej, publicznej, takie może stwierdzenie, że nie ma jednego takiego bardzo mocnego nazwiska. Czy to może być zarzut, czy tu bardziej państwo poszliście w takie inne... inne rozwiązanie? Bo nie, myślę, jest że... kilka dobrych nazwisk, tak, jest, prawda? Jest sporo naprawdę bardzo dobrych nazwisk i myślę, że kwestia tego poczucia, o którym powiedział pan redaktor, to jest troszeczkę kwestia pokoleniowa, bo ja spotkałam się z bardzo entuzjastycznymi reakcjami młodzieży. No bo tam będzie hip-hop w tym roku, prawda? Tak, będzie taki koncert rapowo-hip-hopowy, ale będzie też, co bardzo ważne, koncert zespołu Kwiat Jabłoni. To jest naprawdę pierwsza liga polskiej piosenki w tej chwili. To jest zespół, który w tym sezonie zagra tylko 7 koncertów w całej Polsce. Z tego jeden z nich odbędzie się w Nowym Sączu. Być może dla pokolenia mojego i tego w pobliżu, to wydarzenie, ten zespół nie wydaje się aż tak wielkim hitem, natomiast wiem, że dla tych młodszych odbiorców jest to wielkie wydarzenie kulturalne, a dla naprawdę odbiorców w każdym wieku będą również bardzo, bardzo ciekawe koncerty. Symfoniczne będą, dużo tak, ma być, będą prawda? Koncerty z udziałem orkiestry symfonicznej. Będą koncerty, na których współczesne gwiazdy będą wykonywały nieśmiertelne przeboje gwiazd, których niestety już z nami nie ma, Zbigniewa Wodeckiego. Będą koncerty również ku pamięci Anny Jantar. Ja nie chcę teraz jak gdyby opowiadać całego programu, bo on jest dostępny na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury i na stronie Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, ale naprawdę ten miesiąc od początku września do chyba 6, ile dobrze pamiętam, października, to jest taki czas, kiedy po prostu nie da się, mieszkając w Sączu, nie znaleźć co najmniej kilku ofert dla siebie. Wiem, bo na bieżąco się tym interesuję, nie ukrywam, że wyzwaniam do Miejskiego Ośrodka Kultury, do dyrektora Polańskiego, pytając, jak idzie sprzedaż biletów. Idzie świetnie. Idzie świetnie. Naprawdę osoby, które chciałyby wziąć udział na przykład w spektaklach, które będą się odbywały w Miejskim Ośrodku Kultury i gdzieś tam wysłuchując konferencji pomyślały, a na to chciałbym pójść, to proponuję, żeby jak najszybciej zaglądać na te strony MOK-u. I rezerwować. Kupować miejsca, bo one naprawdę rozchodzą się bardzo szybko. No, tym bardziej te mocne nazwiska znajdziemy. Każdy zainteresowany, jak będzie chciał, to polecam sprawdzić, że są. Pani prezydent, remont, przebudowa pierwszego ELO. Co się będzie działo albo dzieje? Tak, będzie się działo, chociaż właściwie tak, już się dzieje, ponieważ już pan prezydent Ludomir Handzel zaprezentował na spotkaniu z gronem pedagogicznym, z Radą Pedagogiczną pierwszego liceum, koncepcję rozbudowy czy też przebudowy części pierwszego liceum. Mamy na myśli tak zwaną filię.
To budynek, który znajduje się no, naprawdę w bardzo, bardzo złym stanie i no, troszeczkę ze wstydem uważamy, że nie powinna młodzież w takich warunkach się uczyć. I taką bardzo śmiałą, bardzo odważną koncepcję pan prezydent pokazał. Myślę, że bardzo w taki sposób, no właśnie ten właściwy, najpierw spotykając się z gronem pedagogicznym, czyli z tymi osobami, które są najbardziej zainteresowane tym, co będzie się działo, chcielibyśmy, żeby w tym budynku, który mamy nadzieję powstanie, mamy nadzieję, że uda się znaleźć również współfinansowanie, bo to jest oczywiście bardzo duże wyzwanie finansowe, że tam znajdzie się takie skrzydło dla nauk ścisłych, że będą tam się znajdowały bardzo nowoczesne pracownie, ale że to będzie też piękna przestrzeń, w której młodzież po prostu będzie się dobrze czuła, że będzie połączona z obecnym budynkiem pierwszego liceum, bo ten budynek, który w tej chwili jest, no i powiedzmy sobie szczerze, troszeczkę straszy, tam od strony ulicy Matejki, te osoby, które tam bywają, to wiedzą, jak to wygląda, no po prostu nie spełnia potrzeb, czy też w ogóle standardów obecnych. Więc no bardzo, bardzo się cieszę z tego, że pan prezydent podjął to wyzwanie i no jestem przekonana, że jak tylko będziemy mieli możliwość realizowania tej koncepcji w przyszłej kadencji, to ona będzie się działa. Mhm. Tymczasem nie podsumowujemy ferii, bo one jeszcze trwają, jeszcze kilka dni, tak. Ale może ewentualnie zapytam, jak no, ferie idą w mieście, jak miasto jest zadowolone z tych swoich propozycji pod kątem frekwencji uczestnictwa w nich osób, dzieci i młodzieży. I od razu w tym pytaniu jeszcze zawrę drugie. Czy udało się uruchomić w Biegunicach świetlice i tam dzieci zainteresować? Tak, udało się. Ja może zacznę od tego pytania szczegółowego. Rzeczywiście na świetlicy środowiskowej w Biegunicach w tym roku nie było takich zajęć regularnych, codziennych. Z bardzo prostej przyczyny one po prostu nie cieszyły się dużą frekwencją. Po naszej takiej dokładnej obserwacji frekwencji w poprzednim roku okazało się, że tam bywało na zajęciach czasami jedno, czasami dwoje dzieci. Natomiast w czasie ferii, wtedy kiedy te zajęcia świetlicowe cieszą się naprawdę rosnącą popularnością, ten turnus feryjny został uruchomiony, wszystkie miejsca są wykorzystane, dzieciaki z Biegunic i okolic korzystają, bawią się, cieszą się tym czasem tam spędzanym. Naprawdę zespół świetlic środowiskowych to jest fantastyczna grupa osób, pań, dziewczyn, które tak ciekawie, tak w sposób tak kreatywny prowadzą te zajęcia, że w zasadzie na niektórych świetlicach w ciągu kilku godzin po uruchomieniu rekrutacji nie było już miejsc. A w tej chwili wiem, że no, wszystkie świetlice w pełni mają zajęte miejsca. Natomiast ta oferta na bezpieczne ferie no, była bardzo, bardzo szeroka. Ja nie ukrywam, że jestem z niej dumna. Jestem z niej dumna oczywiście w imieniu wszystkich osób, które ją przygotowywały, bo wymienię takim szybkim, może taką szybką listą i Sądecka Biblioteka Publiczna, i Pałac Młodzieży, i Miejski Ośrodek Kultury, i nasza galeria. No i oczywiście świetlice środowiskowe. To była ogromna ilość propozycji. Oczywiście MOSiR, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji również. To była ogromna ilość propozycji i te propozycje są dostępne w taki szeroki, otwarty sposób. Można z nich korzystać, można wybierać, można nimi żonglować prawie, że korzystając z naszej strony internetowej, którą specjalnie w tym celu stworzyliśmy. I bardzo się cieszę, że nowosądeczanie w taki entuzjastyczny sposób tą propozycję przyjęli. Bardzo dużo w tych jednostkach się dzieje. Jeszcze dwa dni i jeszcze wciąż można z czegoś skorzystać. To zapraszamy jeszcze przez kilka dni do tego żonglowania tą ofertą. A ja serdecznie dziękuję za rozmowę dzisiaj, sprawy miejskie, ale też ogólnopolskie. Podzieliła się nimi z nami swoją wizją, swoimi propozycjami Magdalena Majka, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.